Bardzo miło wszystkich Państwa na tym naszym spotkaniu powitać. No, powiem szczerze, że jest to taki początek 70-lecia, roku jubileuszowego 70-lecia istnienia Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki. I ten początek no, też wiążemy jakby z taką ważną datą, czy ważnymi datami raczej przesilenia roku 1370 i z wykładem, na który się zgodził pan profesor Jerzy Rajman. Za czym oddam jeszcze w głos panu profesorowi, to bardzo proszę o kilka zdań członka zarządu koła, osoby, które przygotowywały ze mną właśnie to spotkanie, czy jako właśnie koło, a przypomnę tylko, że spotkanie przygotował Instytut Historii i Archiwistyki, Muzeum Krakowa oraz właśnie Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki. Bardzo proszę panią Monikę Łękawską o kilka zdań właśnie ze strony koła. Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym niestety wirtualnym spotkaniu rozpoczynającym serię wydarzeń związanych z obchodami 650-lecia śmierci króla Kazimierza i objęcia tronu Polski przez dynastię Andegawenów. Jednocześnie warto wspomnieć, że nasze instytutowe koło zaangażowane w to historyczne upamiętnienie również obchodzi swoją wyjątkową rocznicę, ponieważ w listopadzie 1951 roku zostało powołane do życia i od tamtego czasu bez przerwy działa. Stąd też polecam śledzić nowo powstałą stronę internetową, jak i profil facebookowy, gdzie na pewno wkrótce pojawią się informacje na temat kolejnych organizowanych przez nas wykładów i wydarzeń. Witam bardzo serdecznie panią dyrektor Instytutu, profesor Agnieszkę Chłostę-Sikorską oraz panią dyrektor Dorotę Drzwiecką. Witam pana dyrektora Muzeum Krakowa, doktora Michała Niezawitowskiego. Bardzo cieszymy się, że muzeum jest współorganizatorem naszego dzisiejszego wydarzenia. Witam serdecznie wszystkich pracowników Instytutu Historii i Archiwistyki i w ogóle Uniwersytetu Pedagogicznego oraz oczywiście wszystkich zgromadzonych studentów, a także gości, w tym również, uwaga, gości z zagranicy, bo tacy również dzisiaj z nami są. Drodzy Państwo, przede wszystkim serdecznie witamy naszego dzisiejszego prelegenta, pana profesora Jerzego Rajmana. Panie profesorze, gdybyśmy byli teraz na uczelni stacjonarnie, pewnie w tym momencie zostałby pan nagrodzony powitalnymi gromkimi brawami. Ale gdybyśmy to chcieli zrobić teraz wirtualnie, to nie wiem, czy by nam się aplikacja nie popsuła. Chciałabym jednak zaznaczyć, że pański wykład bije rekordy popularności. Zgromadziło się dzisiaj ponad 100 osób, co myślę, że już dobitnie pokazuje, że pan profesor jest marką samą w sobie. Na ten moment dość moich wywodów. Zanim jednak oddam głos panu profesorowi, chciałabym zapytać, czy ktoś z dyrekcji lub organizatorów chciałby jeszcze zabrać głos. Znaczy jeszcze ja teraz zabiorę głos, jeżeli można, bo tak jak się umówiłem, poprosiłem panią dyrektor i pana dyrektora, panią dyrektor Agnieszkę Chłostę-Sikorską i pana dyrektora Niezawitowskiego, żeby zabrali głos już po wykładzie. Więc mam nadzieję, że oczywiście te brawa byłyby zapewne gromkie, ale myślę, że w jakiś sposób je po wykładzie uda nam się te rzeczy przedstawić czy podziękować panu profesorowi. No to jak zawsze mówił Młynarski, tak, że lepiej przed to nie robić, bo żeby nie było więcej braw na wejście niż na zejście. To taki mój oczywiście żart, ale to Wojciech Młynarski miał takie swoje żarty, ale znając pana profesora Rajmana od wielu, wielu lat, też jako mojego wykładowcę, no, zawsze te wykłady cieszyły się olbrzymią popularnością i emanowały wielką wiedzą. Chciałem tylko dodać przed samym wykładem, że tytuł wykładu, który wygłosi pan profesor Jerzy Rajman, to listopad 1370 rok, śmierć króla Kazimierza i burzliwy początek rządów Ludwika Andegaweńskiego. I tak się muszę właściwie tutaj na początek jeszcze może zapytać, czy to było właśnie, panie profesorze, tak tylko umarł król, niech żyje król, czy faktycznie to kwestia takiego mocnego przesilenia. Teraz też żyjemy w takich czasach, w tym momencie akurat, jeżeli chodzi o listopad roku 2020, czyli 650 lat później, że też mamy te kontakty polsko-węgierskie bardzo duże i też są to kwestie związane z pewnymi przesileniami. Więc może tutaj dowiedzmy się, jak to było w 1370 roku. Panie profesorze, drogi Jurku, oddaję głos.
Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość wygłoszenia dzisiaj tego wykładu. Ze swojej strony serdecznie witam koleżanki i kolegów z mojego instytutu, no nie mediewistów, więc tym bardziej jest to cenna obecność. No, co do oklasków, to prosiłbym jednak, żeby, o ile oczywiście one będą, a nie gwizdy, no to żeby je zostawić, prawda, ewentualnie na sam koniec, no bo postaram się na te oklaski jakoś zasłużyć. Tutaj w wypowiedzi pana profesora Chudzio był pewien akcent taki współczesny, stosunki polsko-węgierskie, rok 2020, dziś listopad i co było 650 lat temu. Otóż, proszę Państwa, jest pewien bardzo ciekawy łącznik, który nas, powiem tak szczerze, błyskawicznie przeniesie w tamtą epokę bez wywoływania duchów, a mianowicie w roku śmierci króla Kazimierza, czyli w 1370 roku, szalała w Polsce zaraza. Było to morowe powietrze o nieznanym podłożu, nie wiemy jaki rodzaj był tej epidemii. W każdym razie trwała ona przez 2 lata i spowodowała śmierć wielu tysięcy ludzi. No, muszę powiedzieć, że kiedy przygotowywałem sobie ten wykład, a zawsze wykłady przygotowuję i upewniałem się, to przecierałem oczy właśnie, że mamy taką sytuację też i dziś, i wówczas, i proszę Państwa, oczywiście źródła z XIV wieku nie są aż tak bardzo wymowne, ale wyczuwa się w tym, co czytamy w ówczesnych przekazach, napięcie. Wyczuwa się spory, wyczuwa się kontrowersje. Odpowiadając na to pytanie, które pan profesor Hubert tutaj Chudzio zadał na samym początku, czy to było tak, umarł król, niech żyje król. No wydaje mi się, że nie, ale proszę Państwa, postaram się tę sprawę tak, no, w miarę, mam nadzieję, ciekawie Państwu przedstawić. Nie są to oczywiście sprawy, które dla przeciętnie wykształconego mediewisty stanowiłyby jakieś odkrycie, jakąś tajemnicę, no ale jest to wykład, no, powiedzmy, autorski, więc postaram się tutaj nadać temu jakieś tam właśnie też takie osobiste piętno. Otóż, proszę Państwa, główni bohaterowie tego, przepraszam bardzo, główni bohaterowie tych wydarzeń to są król Kazimierz Wielki, który dożywał swych lat wówczas, i jego następca Ludwik, zwany u nas Andegaweńskim lub Węgierskim, na Węgrzech zwany Wielkim. Proszę Państwa, no, Polak i Węgier, ale to ten Ludwik jako Węgier, no, to jest dość problematyczne, ponieważ jego matka była Polką, prawda? Jego matką była Elżbieta Łokietkówna, siostra Kazimierza Wielkiego, co pozwala przypuszczać, że Ludwik przede wszystkim, że znał język polski w jakimś tam zakresie. A po drugie, jako siostrzeniec króla, ostatniego naszego piasta, był postacią dobrze w Polsce znaną. W 1370 roku król Ludwik miał lat 44, natomiast nasz władca Kazimierz Wielki miał lat 60. Nawet ówczesnymi kategoriami, patrząc, 60 lat to nie był jakiś zaawansowany wiek, nic nie wskazywało na to, żeby król Kazimierz miał zejść z tego świata, wręcz przeciwnie, był osobą, mężczyzną, można powiedzieć, o bardzo dużych siłach witalnych i tą jego witalność, czy powiedzmy skutki tej witalności, widzimy właśnie u schyłku jego życia, ponieważ w październiku król zachorował. Znamy w październiku 1370 roku. Znamy dość dokładnie przebieg jego choroby. Nie będę go tutaj omawiał, aczkolwiek on też jest bardzo interesujący. W każdym razie, no, można powiedzieć tak, że leczyło go przynajmniej 2 lekarzy. Każdy zapisywał co innego. I w końcu dowieziono już bardzo ciężko chorego króla do Krakowa, bo zachorował poza Krakowem. I
Powiedzmy 2 listopada 1370 roku król się czuł już tak źle, że zapytał tych swoich medyków, obu znamy z imion, wiemy nawet gdzie w Krakowie mieszkali, no co z nim będzie, jakie są rokowania. A oni odpowiedzieli, a najjaśniejszy pan jeszcze pożyje, proszę się nie martwić. Ale jednak króla coś niepokoiło i polecił 3 listopada 1370 roku sporządzić testament, który jest jednym z najciekawszych w ogóle zabytków tego schyłkowego okresu, zabytków piśmienniczych tego schyłkowego okresu rządów króla Kazimierza, ponieważ w tym testamencie wyraźnie widzimy, że nasz ostatni król z dynastii Piastowskiej starał się przewidzieć przyszłość. Znaczy nie tylko to, że on być może lada dzień umrze, bo tą śmierć zbliżającą się już niewątpliwie czuł, ale także to, co będzie z Królestwem Polskim po jego śmierci. Otóż z pozoru rzecz biorąc, sprawa była uregulowana. Od dawna było wiadomo, że jeśli król Kazimierz nie doczeka męskiego potomka, to jego następcą zostanie jego siostrzeniec Ludwik Andegaweński, król Węgier. Ale Ludwik, mimo że miał lat 44, a więc był stosunkowo młody, również nie miał męskiego potomka. Mało tego, on dopiero w lipcu 1370 roku po raz pierwszy doczekał się potomstwa i to była córka w dodatku. Śmiertelność wśród nowonarodzonych dzieci, także dzieci królewskich, była w tych czasach bardzo wysoka, więc nic nie zwiastowało, nic nie gwarantowało, że ta córka przeżyje. Zresztą w warunkach polskich córka nie miała żadnych uprawnień do dziedziczenia tronu, w związku z czym Ludwik też mógł się obawiać, co będzie z jego królestwami, jego królestwem i węgierskim, i oczywiście teraz tym polskim, które miał perspektywę objąć po jego śmierci, jeśli umrze bezpotomnie. I wydaje mi się, że o tym samym myślał Kazimierz, czyli właśnie bardzo perspektywicznie, i stąd w swoim zapisie testamentowym z 3 listopada 1370 roku uwzględnił także politykę. Tą właśnie politykę, tam jest mnóstwo o darach kościelnych, o zapisach na rzecz poszczególnych kościołów, katedr, dzieci z tego testamentu z 1370 roku. Proszę Państwa, wynika, że król Kazimierz miał 3 synów, no niestety wszyscy 3 z nieprawego łoża, ale z imion Niemierza, Pełka, Jan zostali oni wymienieni. W tym testamencie wymienione zostały także jego dwie córki, Anna i Kunegunda, co ciekawe również zrodzone z nieprawego małżeństwa. Król bowiem popełnił bigamię i pod koniec, prawda, życia był właściwie w 2 związkach, więc te panny również się nie liczyły, ale to w gruncie rzeczy nie ma tutaj większego znaczenia. Największe znaczenie, proszę Państwa, ma wnuk króla Kazimierza, który w tym testamencie jest wymieniony, którego król adoptował. Zdarza się to stosunkowo rzadko, ale zdarzyło się w 1369 roku, że król Kazimierz uznał za swojego syna swojego rodzonego wnuka. Chodzi tutaj oczywiście o księcia, który nosi takie samo imię jak nasz władca, a mianowicie Kazimierz w źródłach ówczesnych jest nazywany Kaśkiem dla odróżnienia właśnie od wielkiego dziadka, no więc też tak tym imieniem zdrobniałym będę się posługiwał. I wydaje się, proszę Państwa, że owego Kaśka, to jest książę słupski, a więc książę pomorski, jego matką była Elżbieta, jedyna z córek króla Kazimierza, o której on się wyraża, że to jest moja ukochana córka. I tego Kazimierza Kaśka również chyba bardzo kochał, ale także wiązał z nim pewne nadzieje, ponieważ w testamencie z 3 listopada zapisał mu bardzo dużo. A mianowicie, i tu nie chodzi wcale o pieniądze, tylko zapisał mu w udzielne władanie Kujawy, ziemię dobrzyńską, ziemię łęczycką, sieradzką oraz kilka grodów, między innymi Bydgoszcz, Kruszwice i gród czy zamek w miejscowości Wałcz.
Musimy pamiętać, że Polska tego okresu to jest państwo, które no, w małym stopniu przypomina monarchię Bolesława Chrobrego czy Bolesława Krzywoustego. Do Polski nie należał wówczas ani Mazowsze, ani Pomorze i nie należał także Śląsk. Czyli król Kazimierz, czyniąc tak obszerne nadanie ziemskie dla swojego wnuka, a równocześnie adoptowanego syna, wyznaczał mu niesłychanie ważną pozycję. Ludwik, gdy obejmował władzę, gdyby pozostawiono ten zapis dla Kaśka Słupskiego, no to byłby tylko panem Małopolski i Wielkopolski. Oczywiście Kaśkowi tutaj prawdopodobnie przeznaczano rolę lennika, ale proszę Państwa, to oznacza, że jeżeli Ludwik by zmarł bezpotomnie, a w tym 1370 roku wiele na to wskazywało, że syna się nie doczeka, był chorowity, to też należy tutaj dodać, to wówczas pozycja Kaśka Słupskiego czyniła z niego naturalnego kandydata na króla polskiego po śmierci Ludwika. Czyli właśnie powiedziałem, że król Kazimierz starał się w tym testamencie przewidywać swoją przyszłość polityczną i starał się, aby to Królestwo Polskie no, zachowało ciągłość władzy także po śmierci Ludwika. W 1370 roku nie przychodziło oczywiście Kazimierzowi do głowy, żeby obalić ustawy sukcesyjne, które zawierał jeszcze jego ojciec, prawdopodobnie z Węgrami, które przewidywały, że właśnie w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza tron obejmie Ludwik. Tutaj nic z tych rzeczy. Ludwik był naturalnym i w pełni prawnie usankcjonowanym kandydatem na tron Polski. Ten testament został spisany, zostały w nim uwzględnione właśnie owe córki, synowie z nieprawego łoża, tak jak powiedziałem, poczynił król mnóstwo darowizn na rzecz kościołów. To jest niesłychanie ciekawe źródło dla ówczesnej mentalności, religijności, no, stosunków kościelnych. I rację miał Kazimierz Wielki, a nie jego lekarz, którzy mu mówili, że nic się takiego nie dzieje, że król pożyje, ponieważ 5 listopada, a wówczas był to wtorek, król Kazimierz zmarł i z relacji naocznego świadka wiemy, że stało się to zaraz po wschodzie słońca, czyli o świcie. Przy łożu śmierci, czy jeszcze łożu choroby było na pewno wielu dostojników, jak to wówczas było w zwyczaju. Moglibyśmy nawet spróbować zrekonstruować zidentyfikować imiona tych ludzi, ale wspomnę tutaj tylko o kilku, a mianowicie na pewno był przy śmierci króla Kazimierza Jarosław Bogoria ze Skotnik, ówczesny arcybiskup gnieźnieński, był Florian z Mokrska, ówczesny biskup krakowski, był podkanclerz Jan z Czarnkowa, któremu zawdzięczamy zresztą te wszystkie niesłychanie szczegółowe relacje. I przy chorobie króla i przy śmierci króla był także palatyn Królestwa Węgier Władysław, zwany u nas Opolczykiem. To był piast z pochodzenia, który wielką karierę zrobił właśnie na dworze Ludwika Węgierskiego i można powiedzieć, że stanowił prawą rękę króla Ludwika do spraw polskich. Gdy król zmarł, Władysław Opolczyk, palatyn węgierski, palatyn Królestwa Węgier, natychmiast wysłał posłańca na Węgry, aby powiadomić króla Ludwika, że jego szlachetny wuj zamknął oczy, ale także właśnie, że należy jak najszybciej przybyć, aby wprowadzić w życie umowy sukcesyjne i objąć opróżniony tron Polski. Gdzie w tym czasie, proszę Państwa, był Ludwik, tego tak dokładnie nie wiemy, ale sądząc z tego, że bardzo szybko zdążył przyjechać do Krakowa, to ja bym tutaj obstawiał na terenie dzisiejszej Słowacji, jedna zresztą z ulubionych rezydencji Ludwika, ponieważ no, musiał być stosunkowo blisko granicy, dlatego że bardzo szybko do Krakowa przybył. Znamy jego mniej więcej marszrutę, typowa. Wiemy, że zatrzymał się na chwilę w Nowym Sączu, gdzie wyszli mu na spotkanie dostojnicy królestwa
od razu powiem, nie wszyscy, tylko ci zapewne, którzy już zwęszyli możliwość zrobienia kariery. Widziałbym tutaj wojewodę krakowskiego Dobiesława Skurozwęg i archidiakona krakowskiego Zawiszę Skurozwęg, późniejszego biskupa krakowskiego. Byli to ludzie stanowiący później filar rządów antygaweńskich. W Nowym Sączu go przywitano i potem tradycyjną drogą węgierską, a więc czy krakowsko-węgierską przez Bochnię król węgierski, król elekt Ludwik przybył do Krakowa i pod górą Lasoty, tam gdzie do dzisiaj zachowaną, prawda, i nawet noszącą tą samą nazwę, wyszli mu na spotkanie mieszkańcy Krakowa, Rada Miejska Krakowa, wszystkie cechy rzemieślnicze, mieszkańcy, cechy i rada z chorągwiami rozwiniętymi, owacyjnie witając nowego władcy. 7 listopada 1370 roku król Ludwik był już na Wawelu i możemy przypuszczać, że na Wawelu zjawił się późnym popołudniem. No, to jest dość ryzykowne, jak na XIV wiek próba takiej bardzo dokładnej chronologii, ale proszę Państwa, 7 listopada odbył się pogrzeb króla Kazimierza. Nie poczekano, proszę Państwa, na Ludwika z pogrzebem. Proszę Państwa, to była sprawa słychana, powiem tak z dużą taką emfazą, ponieważ obowiązkiem następcy było właśnie urządzenie pogrzebu. I trudno przypuszczać, aby względy sanitarne zadecydowały o tym, że króla Kazimierza pochowano na trzeci dzień po śmierci, prawda? 5, 6, 7 listopada. Tym bardziej też, że ci, którzy zarządzili ten pośpieszny pogrzeb, doskonale wiedzieli, że Ludwik pośpiesznie do Krakowa dąży. 7 listopada był, więc po co to zrobiono królowi nowemu, to jest naszą wielką zagadką. Kto ten pogrzeb urządził, możemy tutaj bez cienia wątpliwości stwierdzić, że byli to ci, którzy zarządzali katedrą krakowską, czyli przede wszystkim biskup Florian z Mokrska oraz oczywiście arcybiskup niziński Jarosław Bogoria ze Skotnik. Co do tego drugiego, Jarosława Bogorii ze Skotnik, trzeba powiedzieć, że to był główny współpracownik, najważniejszy współpracownik króla Kazimierza Wielkiego, właściwie można powiedzieć współarchitekt tej jego wielkiej polityki. Czyli coś tutaj, proszę Państwa, dawne grono doradców króla Kazimierza miało przeciwko Ludwikowi i był to, no, moim zdaniem taki zupełnie niepotrzebny afront, który na samym początku się wydarzył. I kolejne kontrowersje pojawiły się właściwie nazajutrz, w następny dzień. 8 listopada najprawdopodobniej przedstawiono Ludwikowi testament króla Kazimierza i co się okazuje, próbowano ogłosić ten testament i to może być próba wyjaśnienia, dlaczego tak się śpieszono, że próbowano ogłosić ten testament, zanim do Polski przybędzie Ludwik. Ten testament, oczywiście ten najważniejszy jego punkt, a mianowicie, że Kaśko Słupski, wnuk i prawny dziedzic, syn adoptowany króla Kazimierza, otrzymuje, jeszcze raz to powtórzę, Kujawy, ziemię dobrzyńską, łęczycką, sieradzką i gród Wałcz. Ten gród Wałcz jest dość ciekawy, ponieważ on by stanowił ewentualny pomost pomiędzy Kujawami a księstwem słupskim, w którym Kaśko władał. I proszę Państwa, Ludwik był oczywiście wytrawnym politykiem i on też doskonale wiedział, co może oznaczać wprowadzenie w życie tego postanowienia, tego testamentu. To już za życia Ludwika Kaśko wyrósłby tutaj na najważniejszego, no może nie konkurenta, ale bo musiałby być lennikiem króla Ludwika. Absolutnie nie możemy twierdzić, że król Kazimierz usiłował rozbić państwo polskie na dwie części. Tutaj ten Kazimierz był, Kaśko Słupski był niewątpliwie wpisany w ten system polityczny polski, ale niewątpliwie Ludwik musiałby się z nim liczyć już za życia, a gdyby Ludwik zmarł, wchodzimy tutaj, czy próbujemy wejść w tok myślenia Andegawena, gdyby zmarł bez męskiego potomka, a wszystko, jak mówię, na to wskazywało, to
Kaśko Słupski byłby naturalnym, powiedziałbym kolokwialnie, murowanym pretendentem do tronu polskiego i wówczas panowanie Andegawenów by się bardzo szybko skończyło. I tego, do tego oczywiście Ludwik nie chciał dopuścić i rozpoczęły się bardzo długotrwające targi o ów testament. Znamy je doskonale, nie będę oczywiście tego omawiał, to są bardzo ciekawe różne kwestie, które interesują historyków prawa. I w końcu, proszę Państwa, właściwie ten testament unieważniono w kwestii tego ogromnego zapisu terytorialnego, przyznając Kaśkowi Słupskiemu jedynie ziemię dobrzyńską, czyli ten fragment, prawda, wciśnięty między Kujawy a państwo zakonu krzyżackiego. No i Kaśko Słupski się z tym zgodził, złożył potem hołd lenny Ludwikowi i wszystko wskazywało na to, że w 1370 roku na pewno Kaśko Słupski żadnych działań przeciwko Ludwikowi nie podejmie. Zresztą też go o to nie podejrzewamy. Część historyków w ogóle twierdzi, że Kaśko Słupski z trudem nadążał za wielkimi politycznymi planami swojego dziada, czyli Kazimierza. I tym sposobem Ludwik zakończył w 1370 roku w listopadzie targi o testament Kazimierza Wielkiego. Respektował te sprawy związane z córkami, z Anną i Kunegundą. On później zresztą im pomógł, bo wystarał się o ich uprawomocnienie. Jeszcze raz powtórzę, Anna i Kunegunda pochodziły z małżeństwa, które Kazimierz Wielki zawarł, będąc w innym związku małżeńskim, więc ich pozycja prawna była bardzo taka niejasna i nie gwarantująca im na przykład tego, że mogą być dobrze wydane za mąż, prawda? O to się rzeczywiście zatroszczyła zarówno Elżbieta Łokietkówna, jak i później Ludwik. Ale to wykraczamy tutaj oczywiście poza listopad. 17 listopada 1370 roku odbyła się koronacja króla Ludwika. I znowu opór. Bo zanim się odbyła koronacja, arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik, ten, którego już widzieliśmy tutaj parę razy jako wyraźnie opozycyjnie nastawionego przeciwko Ludwikowi, a przynajmniej stwarzającego mu pewne trudności, Jarosław Bogoria ze Skotnik stwierdził, że miejscem koronacji królów polskich jest Gniezno, a nie Kraków. No dzisiaj nam, zwłaszcza Krakusom i mieszkańcom w Krakowie, to trudno byłoby się z tym pogodzić, ale proszę pamiętać, że w XIV wieku tylko dwie koronacje odbyły się w Krakowie, Łokietka w 1320 i Kazimierza Wielkiego w 1333. I te tradycje koronacyjne Gniezna były niewątpliwie bardzo, bardzo silne. Ludwik bardzo zręcznie się z tym oporem rozprawił, a mianowicie poprosił arcybiskupa o to, żeby go jednak koronował w Krakowie i obiecał, że po koronacji zjawi się w Wielkopolsce, w Gnieźnie i tam przywdzieje na siebie płaszcz koronacyjny, koronę, okaże się, czy ukaże się w katedrze gnieźnieńskiej duchownym rycerstwu, dostojnikom, ludowi właśnie w stroju koronacyjnym. I w ten sposób tą Wielkopolskę uhonoruje. Musimy tutaj pamiętać, aczkolwiek to też jest temat na osobny wykład, że Wielkopolska i Małopolska no nie były ze sobą w pełni zgodne, jeśli chodzi o kandydaturę Ludwika. To raczej Małopolanie stali za tym, żeby Ludwik tą władzę po Kazimierzu objął. Ale nie wchodząc tutaj w te poboczne wątki. Kolejna, proszę Państwa, kwestia, odbywa się owa koronacja w katedrze świętego Wacława i świętego Stanisława na Wawelu. Przeprowadzał ją arcybiskup Jarosław Bogoria ze Skotnik, Florian z Mokska, biskup krakowski i był tylko spośród dość już licznego przecież polskiego episkopatu, tylko jeden biskup obecny jeszcze na tej koronacji, Piotr i to z dalekiego Lubusza. Piotr biskup lubuski. To wskazuje, proszę Państwa, że no, to niesłychanie ważne wydarzenie jednak zlekceważono. Mieliśmy dookoła licznych książąt piastowskich, zwłaszcza na Śląsku, na Mazowszu. Nikogo nie widzimy w czasie koronacji. Spośród książąt uczestniczą w koronacji tylko Kaśko Słupski,
udobruchany tym nadaniem księstwa Dobrzyńskiego i od tego momentu lennik króla Ludwika i uczestniczy, no, formalnie książę polski, ale faktycznie palatyn Królestwa Węgier Władysław Opolski, który, tutaj ważna kwestia, otrzymał wówczas od Ludwika bardzo obszerne lenno na terenie ziemi wieluńskiej z Częstochową, Krzepicami, zamkiem Olsztyn, oczywiście chodzi o Olsztyn koło Częstochowy i z zamkiem Bobolice, który no, ostatnio został pięknie odbudowany i odgrywa rolę Wawelu w serialu Korona Królów. Podają kronikarze, że niewielkie grono szlachty w tej koronacji uczestniczyło. No to jest na pewno wyraz dużej takiej rezerwy, o ile oczywiście kronikarz tutaj niechętny, bo Jan Szczankowa był Ludwikowi bardzo niechętny, o ile oczywiście tutaj czegoś nie przekłamuje. I w dwa dni później, 19 listopada, odbyły się wielkie uroczystości w Krakowie, które mają taki dość przedziwny charakter, a mianowicie został sformułowany pochód żałobny. Ten pochód, tam charakterystyczną jego cechą, znamy jego dokładny opis, było to, że no wszyscy tam byli odziani na czarno, konie były okryte kropieżami czarnymi, wozy były też czarnym suknem ozdobione i uczestniczyło w nim wielu ludzi, 40 rycerzy, 11 chorążych wszystkich ziem polskich. Każda ziemia polska, każda prowincja przysłała swojego chorążego. Chorąży ziemi krakowskiej, wszyscy z rozwiniętymi proporcjami. Uczestniczyło w nich 400 dworzan Kazimierza Wielkiego, wszyscy dostojnicy, duchowieństwo. Kroczył w tym pochodzie Ludwik Węgierski. To się odbywało pieszo. Gdzie ten pochód zaczął iść, tego nie wiemy. Skończył na pewno w katedrze. I ja byłbym skłonny zaryzykować domysł, że zaczęli iść przy kościele świętego Floriana, czyli na Kleparzu i ulicą świętego Floriana, niesłusznie zwaną Floriańską, przeszli przez rynek, przechodząc przez poszczególne, zaglądając także do poszczególnych kościołów, gdzie wszędzie były składane dary. Jechał także wóz w tym pochodzie, ciągnięty przez odziane na czarno konie, na którym leżały mary, symbolizujące jak gdyby pogrzeb króla. Te wydarzenia z 19 listopada mają podwójny charakter. Z jednej strony jest to uroczysty wjazd Ludwika do Krakowa, tak bym to powiedział. Z drugiej strony oczywiście jest to marsz żałobny i symboliczny pogrzeb króla. Ale na tych marach nie było żadnych zwłok. Na tym wozie znajdowały się kosztowności, naczynia, klejnoty, kielichy, bardzo cenne sukna, jedwabie. To wszystko składano potem w darach kościelnych. I proszę Państwa, przed tym pochodem kroczyli dworzanie, którzy rozsypywali pieniądze wzdłuż tego szpaleru zgromadzonego tłumu. Niesiono misy z pieniędzmi. Jeżeli w tej misie pieniądze się już skończyły, bo wszystko rozrzucono, to z worków dosypywano kolejne pieniądze. Najciekawsze, proszę Państwa, jest to, że kronikarz podaje, jaki tam był pieniądz. Tam były, proszę Państwa, grosze. Grosze, czyli rzucano grubą monetą. Ja tutaj sobie celowo nawet przygotowałem, że za 3 grosze w XIV wieku można było w Krakowie kupić kopę jaj. Za 2 grosze można było kupić parę butów. Natomiast za 2,5 grosza już było nas stać na garniec wina. A garniec takiego zwykłego wina to jest ponad 3 litry, garniec krakowski. Czyli jeżeli ktoś te grosiki wówczas pozbierał, bo to nie jest czas, kiedy można powiedzieć, że nie wydamy grosza i nic się nie dzieje. Grosz jest tą monetą bardzo, bardzo wartościową. Jeśli ktoś te grosiki pozbierał, no to mógł sobie za to sporo kupić. I był także rycerz na koniu. Koń był też pięknie przestrojony. Rycerz w pełnej zbroi, symbolizujący władcę. Ten pochód dotarł do katedry i tam może kolejny opis, którego już tutaj no niesłychanie barwny. Równocześnie, proszę Państwa, przy wszystkich ołtarzach katedralnych odbywały się wówczas nabożeństwa i przy wszystkich ołtarzach składano dary. Każdy z duchownych tyle, ile w garści mógł z tego
z tego, z tej misy groszy zaczepnąć, tyle zabierał do siebie. Czyli proszę Państwa, Kraków został 19 listopada 1370 roku niewątpliwie pocieszony, prawda? Odbyła się bardzo smutna uroczystość właśnie w Czerni, ale uroczystość, która pokazywała majestat nowego władcy i pokazywała przede wszystkim jego hojność. W średniowieczu uważano, że władca hojny to jest dobry władca. Nie można było być władcą skąpym. Pytanie tylko, które mnie i historyków nurtuje, czy Ludwik tę rozrzutność czynił z pieniędzy polskich, czy też węgierskich. No raczej jednak wszystko wskazuje, że to polskie pieniądze były wówczas tak chętnie i gęsto rozsypywane. Kolejna, proszę Państwa, kwestia, już kończąc pomału, bo nawet listopad już się wówczas kończy, w grudniu najprawdopodobniej król Ludwik wykonał swoją obietnicę i zjawił się w Gnieźnie. Jego pobyt w Gnieźnie jest datowany na dni od 7 do 8 grudnia i podążał drogą z Krakowa na Wielkopolskę przez Kalisz, tak jak kiedyś w Nowym Sączu, tak teraz w Kaliszu. Na początku grudnia był owacyjnie witany i odprowadzany potem przez tłum do Gniezna. I w Gnieźnie czekało na niego to, co obiecał, a mianowicie tron przyozdobiony złotogłowiem i prośba, aby spełnił swoją obietnicę, czyli pokazał się Wielkopolanom w stroju koronacyjnym. I proszę Państwa, Ludwik odmówił. To chyba jest jakaś taka zemsta była za to, co go spotkało w Krakowie. Może też i wiedział, że Wielkopolanie są mu niechętni, więc nie chciał im żadnej tutaj radości sprawić. Odmówił, stwierdził, że jego wystąpienie tutaj w Gnieźnie w takim stroju byłoby, cytuję Jana Strzankowa, śmiesznostką. Ludwik, proszę Państwa, czyniąc to, no, zachował się nietaktownie, to jest mało powiedziane. On złamał rytuał koronacyjny nasz polski. On ten rytuał wymagał od władcy ukazania się ludowi już po koronacji właśnie w tym stroju koronacyjnym z insygniami. I w Wielkopolsce, proszę Państwa, Ludwik był krótko. Powrócił do Krakowa, w którym był, przebywał, jak mówi kronikarz, jeden dzień i jego pobyt na Węgrzech w miejscowości, bardzo przepraszam za wymowę, Diósgyur, to jest zamek koło Miszkolca, jest poświadczony 28 grudnia. Czyli z tego wynika, proszę Państwa, że świąt Bożego Narodzenia na pewno Ludwik w Krakowie nie obchodził. Ludwik zostawił skłóconych Polaków, niewątpliwie, ale oni byli skłóceni jeszcze zanim Ludwik przybył, prawda? Ale niewątpliwie te kontrowersje teraz się wzmocniły. I proszę Państwa, Ludwik zostawił bardzo ważne, a kompletnie niezałatwione sprawy, o których nie wspomniałem, one na koniec je zostawiłem, ponieważ one chyba są tutaj najważniejsze. A mianowicie, gdy zmarł król Kazimierz, na wieść o jego śmierci, czyli gdzieś w pierwszej połowie listopada, doszło do dwóch najazdów na Polskę, o czym się rzadko kiedy mówi. I to najazdów bardzo poważnych w skutkach, a mianowicie Brandenburczycy zdobyli Santok, natomiast Litwini zdobyli Włodzimierz, dzisiejszy Włodzimierz Wołyński, w którym zniszczyli świeżo zbudowany olbrzymim kosztem przez króla Kazimierza Wielkiego murowany zamek. I to, co rzuca się tutaj w oczy, to jest całkowity brak reakcji króla Ludwika. On przystępując do koronacji, musiał złożyć przysięgę, że będzie się troszczył o całość ziem polskich, że będzie się troszczył także o zwrot tych ziem, które od Polski odpadły, czyli no przede wszystkim Pomorza. A tutaj mamy dwa napady, powiedziałbym no bezczelne, nie ważyliby się zrobić tego za życia Kazimierza, pozostawione, proszę Państwa, całkowicie bez reakcji. Zwłaszcza Wielkopolanie mogli mieć do Ludwika olbrzymie pretensje, ponieważ było to obowiązkiem jego jako władcy, aby zatroszczyć się natychmiast o ukaranie sprawców i o odzyskanie tego tych utraconych zamków, grodów. No zwłaszcza Santok jest tutaj istotny, to jest klucz do Królestwa Polskiego, jak kiedyś Gal Anonim napisał, prawda?
nic jak gdyby to Ludwika nie interesowało. Z listopada i grudnia 1370 roku, proszę Państwa, nie mamy ani jednego dokumentu wystawionego przez Ludwika. A zazwyczaj, kiedy był nowy władca, to wszyscy się w kolejce ustawiali po potwierdzenie poprzednich przywilejów. Miasta, klasztory, możnowładcy, biskupi itd., itd. Owszem, potem Ludwik w kolejnych latach, a długo jeszcze przecież panował, do 1384 roku takie przywileje dawał, ale w 1370 roku jakby coś mu przeszkadzało. Tutaj był niewątpliwie konflikt. I jeszcze na sam koniec, wyjeżdżając z Krakowa, proszę Państwa, Ludwik poważył się na czyn, no, który można nawet kategoriami średniowiecznymi określić jako czyn przestępczy, a mianowicie wywiózł z skarbca królewskiego koronę Kazimierza Wielkiego i wywiózł wszystkie insygnia koronacyjne. O tym Jan z Czankowa wprawdzie nie napisał, ta relacja jest tylko u Jana Długosza, ale ona niewątpliwie, proszę Państwa, zasługuje na wiarygodność. To też był ze strony teraz Ludwika potężny afront. Po co mu to było? Nie, wcale nie po to, żeby tylko nas podrażnić, Polaków, prawda, że wywiozę insygnia koronacyjne. Było to również podyktowane obawą, że może jednak ktoś się znajdzie w Polsce, kto będzie chciał te insygnia koronacyjne użyć i musiał dobrze odczytywać Ludwik nastroje w Polsce, że właśnie nie wszyscy mu są przychylni, obawiając się ewentualnego pretendenta. Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam, jeśli trochę przedłużyłem ustalony czas. Panie profesorze, w broń Boże, chciałem bardzo już podziękować i powiedzieć szczerze tutaj dodając, że ten opis tak obrazowy tego 19, szczególnie listopada, czyli pogrzebu, powtórnego pogrzebu króla Kazimierza Wielkiego, którą to datę 650-lecia będziemy obchodzić dokładnie jutro, a wczoraj obchodziliśmy dokładnie datę 650-lecia koronacji króla Ludwika Węgierskiego, czy Andegaweńskiego, jak go nazywamy, a Węgrzy go nazywają przecież królem Ludwikiem Wielkim, tak jak my nazywamy Kazimierza Wielkiego jako jedynego swojego króla tym przydomkiem właśnie Wielki. Także bardzo, bardzo za to dziękuję. Myślę, że wszyscy słuchacze, a było ich bardzo dużo, prawie 160 osób od początku do końca, no, mogą wyrazić swoje podziękowania również tutaj na czacie z wpisami. Dodam szczerze, że mi się wydaje, że może warto kiedyś zrobić też taką debatę, żeby ona była interaktywna, bo dzisiaj nie mamy czasu i nie będziemy zadawać pytań, ale tutaj dużo pytań do takiej dyskusji by się pojawiło. Myślę, że to jest takie bardzo ważne. Powiem szczerze, że w tym obrazowym opisie pogrzebu, no to widziałem ten pogrzeb po prostu i widziałem tę ulicę Krakowa. I pewnie jak jutro pomyślę o Krakowie albo przejdę przez Kraków, no to będę się starał myśleć o tym, co się tam wydarzyło 650 lat temu. Natomiast jak są znane te też miejsca poszczególne, no to pewnie będziemy prosili kiedyś o taki jeszcze szerszy wykład pana profesora. W tej chwili chciałbym oddać, dziękując jeszcze raz, oddać głos pani dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki, pani profesor Agnieszce Chłoście-Sikorskiej. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja przyłączam się do podziękowań, które z ust pana profesora Huberta Chudzio padły w kierunku do pana profesora Jerzego Rajmana, który zgodził się poprowadzić pierwszy wykład wprowadzający cykl organizowany przez koło naukowe naszego Instytutu związany właśnie z dynastią piastowską i z dynastią andegaweńską. I bardzo, bardzo się cieszę, że tak wiele osób, nie tylko naszych studentów, czy też koleżanek i kolegów z Instytutu wzięło udział w tym spotkaniu, ale także bardzo wielu nauczycieli i uczniów ze szkół, z którymi nasz Instytut współpracuje. I mamy nadzieję, że to jest dobry początek tego cyklu, który nas czeka w tym semestrze, ale też w następnym. Oczywiście póki sytuacja jest taka, jaka jest, czyli nie możemy się spotykać osobiście, spotykać się będziemy wirtualnie. I już dzisiaj zachęcam Państwa do śledzenia
naszej strony Instytutu, gdzie te wszystkie informacje na bieżąco się pojawiają o spotkaniach organizowanych przez nas, na stronie, czy też na profilu facebookowym naszego Instytutu, czy też na profilu na Instagramie. Serdecznie również dziękuję panu profesorowi Hubertowi Chudzio, który w bardzo błyskawicznym tempie, w pełni zaangażowany, w dużym zaangażowaniu zorganizował, czy też pomógł zorganizować to spotkanie, ponieważ pan profesor jest opiekunem koła naukowego, tutaj pod jego kierunkiem mogliśmy się dzisiaj spotkać i doprowadzić do szczęśliwego i dobrego końca. I oczywiście na ręce pana profesora składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom koła, zarządowi, tu szczególnie pani Monice Łękowskiej, która tak pięknie pana profesora Jerzego Rajmana wprowadziła i przywitała i wprowadziła nas też tutaj w atmosferę tego spotkania. I proszę państwa, jesteśmy z państwa naprawdę bardzo dumni i cieszymy się, że podejmują państwo kolejne inicjatywy w tym trudnym dla nas czasie i oby tak dalej. I oczywiście dziękuję również panu doktorowi Michałowi Nizabitowskiemu. Tak się szczęśliwie składa, że pan doktor jest dyrektorem muzeum, z którym współpracujemy, a jednocześnie pracuje w Katedrze Historii XIX wieku. Dzięki temu ta współpraca nasza jest tutaj bardzo ułatwiona. I oczywiście wszystkim państwu, że zechcieli państwo poświęcić czas, żeby wysłuchać bardzo interesującego wykładu pana profesora Rajmana. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani dyrektor też za te dobre słowa. Natomiast bardzo proszę jeszcze współorganizatora, czyli pana właśnie wspomnianego pana doktora i pana dyrektora Michała Nizabitowskiego. Panie dyrektorze, bardzo proszę ze strony Muzeum Krakowa kilka słów, bo liczę, że to taki początek tej współpracy tutaj właśnie w ramach tych jubileuszów i nie tylko. Dziękuję bardzo panie profesorze, dziękuję bardzo pani dyrektor. Zgodziłem się zabrać głos i żałuję, bo mam takie przekonanie, że każdy głos, który padnie po tym wykładzie, no może coś zepsuć. Panie profesorze, składam na ręce pana profesora Rajmana bardzo serdeczne podziękowanie, bo ten wykład był brawurowy, ale co może jest bardzo istotne, to był wykład mistrzowski. I to takie mam wrażenie, że te wykłady i te słowa mistrzowskie teraz, kiedy dyskutujemy bardzo często o kryzysie autorytetów i kryzysie wartości, no szczególnie na uniwersytecie i w muzeum, bo to są obydwie instytucje niezwykle bliskie, powinny wybrzmieć. Mam też takie przekonanie, że to, co dokonał pan profesor Hubert Chudzio wraz z sojuszem no, fantastycznych, otaczających go, nas, członków koła, no oczywiście to, że to zostało dokonane w takim czasie, to jest rzecz w ogóle absolutnie niezwykła, ale te niezwykłe rzeczy spontaniczne i nagłe, no jak sądzę, trzeba kontynuować. Myśl o tym, ażeby wokół tych rzeczy, o których pan profesor mówił, mogły zostać kontynuowane w postaci pytań, w postaci debaty, które przecież wiszą te pytania nam, chciałem powiedzieć, u ust, jest znakomita. Ja osobiście niezwykle bym sobie życzyła, żeby to znalazło swoją kontynuację. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Przez moment, kiedy ten głos się wyłączył, nie wiadomo, na pewno to była jakiś spisek przeciwników stronnictwa antygaweńskiego w Polsce, ale w momencie, kiedy ten głos się wyłączył, no tak się przeraziłem, że ten wykład zostanie przerwany całkowicie, że szkoda mówić. Bardzo się cieszę, że mogłem wysłuchać. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję drogi Michale. No powiem szczerze, że ten pomysł się narodził nam właśnie z panem dyrektorem odnośnie tych dat, które w praktyce nie zostały chyba poruszone ogólnie w Polsce, mimo tak bardzo jasnego w tej chwili ukazywania tych stosunków polsko-węgierskich, a o takiej chyba dacie no raczej zapomniano, bo w mediach na ten temat praktycznie nic nie widziałem. Faktycznie pandemia robi dużo. Urodziło się to w piątek wieczorem. Udało się już dzisiaj doprowadzić dzięki no, współpracy wielu osób. Muszę przyznać, że
Tutaj oczywiście z Moniką Łękawską pracowaliśmy długo, ale też cały zarząd na czele z Anią Łukasik no, współpracował w tym, aby doprowadzić do tego, żeby i plakat się pojawił, co nie było takie proste, i studenci w odpowiedni sposób przybyli, ale też to tutaj bardzo ważne jest to, że bardzo mocno współpracowali pracownicy i dyrekcja Instytutu, i dyrekcja Muzeum Krakowa, które nie tylko pan dyrektor, ale też jego współpracownicy, którzy też pisali teksty i z nami wrzucaliśmy na różne profile, aby o tych datach przypomnieć. Na temat dziedzictwa Andegawenów, Jagiellonów i innych, czy w ogóle Piastu, zmierzchu Piastów, można oczywiście bardzo, bardzo dużo mówić. Natomiast już kończąc, bardzo bym uważał, że trzeba oddać głos studentom. Czyli pani Moniko, bardzo, bardzo proszę o takie zakończenie i podsumowanie. Tu widzę jeszcze, tylko powiem, bardzo dużo już takich podziękowań. Nie wiem, czy pan profesor Rajman widzi czat, ale na tym czacie się pojawiają podziękowania trzeciego roku historii, na przykład od byłych studentów, czy też od profesorów. Moniko, oddaję ci głos. Jeszcze dziękuję, raz. Panie profesorze. Widzę, że na końcu jeszcze pan profesor Rajman, ale to oddamy za chwileczkę, żeby zakończył całość. Mhm. Jasne. Dziękuję, panie profesorze, za oddanie głosu. Oczywiście ja przyłączam się do wszystkich słów moich przedmówców i również bardzo dziękuję panu profesorowi Rajmanowi za ten niezwykle ciekawy wykład. Jestem pewna, że każdy z nas coś z niego wyciągnie i ta wiedza zostanie z nami na długo. Natomiast w imieniu swoim, jak i w imieniu zarządów, jak i całego koła studentów Instytutu Historii i Archiwistyki, po prostu po studencku chciałabym państwa zaprosić do uczestniczenia w kolejnych takich naszych inicjatywach oraz oczywiście do pomocy w organizacji, bo ta pomoc zawsze się przyda i zawsze ją chętnie przyjmujemy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo państwu dziękuję za miłe słowa, że no, wykład, który, proszę mi wierzyć, jest dla mnie zawsze dużym wyzwaniem i dużym przeżyciem, a w warunkach takich, jakie są w tej chwili, się boję dotknąć czegokolwiek, żeby się nie odłączyć i to tym bardziej. Ja, proszę państwa, nie posiadam konta na Facebooku i nic nie wskazuje na to, żebym to kiedyś uzyskał. Ale bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania, czy rozwinę kwestie, które tutaj przedstawiłem, oczywiście niektóre bardziej szczegółowo, inne skrótowo. Jeśli tylko państwo sobie życzycie, to będę odpowiadał na poczcie uczelnianej po prostu na każde państwa pytanie. Ewentualnie, jeżeli państwo by, ale to już musicie wy zrobić, stworzycie znowu zespół i uda mi się do niego podłączyć, to bardzo chętnie też na takie pytania odpowiem. I jeszcze, skoro jestem przy głosie, proszę państwa, mediewiści w naszym instytucie nie zabierają zazwyczaj dużo czasu. To pani dyrektor może poświadczyć. Zazwyczaj jest obecna historia najnowsza, więc mam tutaj takie bardzo gorące podziękowanie i do dyrekcji, i do pana dyrektora Niezabitowskiego, i do mojego serdecznego kolegi Huberta, ponieważ państwo jesteście specjalistami XIX i XX wieku, więc ja ogromnie doceniam, kłaniam się nisko, że w tym gąszczu wydarzeń dostrzegliście państwo rocznice z czasów bardzo zamierzchłych. To, że one nie są eksponowane, to poza tym naszym gronem jest odpowiedź na to pytanie. A czy odbywa się w Polsce rok Władysława Łokietka? Mamy przecież teraz okrągłą rocznicę koronacji. No więc tu na ten temat oczywiście długo by można mówić, ale bardzo serdecznie państwu dziękuję za to, że dostrzegliście tą rocznicę i zaprosiliście mnie państwo na ten wykład. Jeżeli byłaby potrzeba, żebym dalej takie wykłady co jakiś czas oczywiście wygłaszał, to bardzo chętnie spełnię tutaj prośby, bo niezwykle miło mi się z państwem rozmawiało. Dziękuję uprzejmie. Ja też bardzo, bardzo dziękuję. No powiem tylko, że mamy też niedługo powstanie listopadowe, kolejną równą rocznicę 1830-2020, to jest 190 lat. Oddaję głos pani Monice. Moniko, możesz zakończyć to nasze spotkanie. Tak, ja przy okazji jeszcze chciałam państwa bardzo serdecznie zaprosić na nasze kolejne spotkanie, które odbędzie się 23 listopada
O godzinie 18 będzie to wykład doktora habilitowanego profesora UP, pana Mateusza Wyżgi, pana doktora Mateusza Wyżgi, również w formie wideokonferencji w aplikacji Microsoft Teams. Również serdecznie zapraszamy. Po więcej informacji zapraszamy już w tym momencie na stronie Instytutu Historii i Archiwistyki na Facebooku.